Czołem ludziska, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Cube 2. Kontynuujemy sobie naszą zabawę. Co tutaj mieliśmy iść poprzednio? Chyba tak. No dobra. Zobaczmy. Zobaczmy, co my tu mamy. Mamy wiatrak i mamy ścianę. Wydaje mi się, że potrzebujemy tutaj zielonej kostki, a tutaj potrzebujemy wyskoczni. I... I trochę przesadziłem. Opuśćmy sobie może to, bo mamy się dostać tutaj na górę. Jest, udało się. Aha. I teraz chyba będziemy mogli się wystrzelić. Dokładnie. Tak, wszystko? Wszystko. Możemy iść dalej. Łoja! Ile tutaj... Ło! Ile tu jest rzeczy? No dobra. Wydaje mi się, że powinienem tutaj wskoczyć, tylko z tą różnicą, że tutaj... Aha, raz po tej stronie, z tego co widzę. Będę potrzebował właśnie czerwonych pali. O! I cyk. I wykonane. Udało się. Bardzo fajne zadanie. Ale byłaby lama, gdybym tu spadł. To by była niesamowita lama. Okej. Uruchamiamy. No i... Aha, no i już. To szybko poszło, szczerze. Bardzo szybko. Dobra, wydaje mi się, że możemy sobie pójść. Tak, mamy nasz zielony kabel. I teraz... Teraz możemy... Aha, tutaj byliśmy. Czy nie? Widzę, że tam, gdzie byłem, już są zgaszone, więc chyba po prostu idziemy tutaj. I jeszcze więcej wiatraków. Okej, musimy tam dotransportować kostkę. I zrobię to chyba w ten sposób. Zobaczymy, czy w ogóle to, o czym ja myślę, ma tutaj sens. Nie ma sensu, ponieważ kostka zostanie zablokowana. Teraz to ma sens. O! Tak o. Pięknie. O to chodziło. Tylko jeszcze jedna rzecz bym chciał zrobić. O!
Dokładnie coś takiego, tylko poczekaj. O, i teraz. Zmieniamy sobie na niebieski. I cyk. Jeła. To jest to. Kurczę, tak czuję, że bierze mnie chrypka. Z racji tego, że jest zimno na dworze. No, zbliżają się święta, jest zimno. W sumie o to chodzi. Powiedzcie, czy czekacie również na święta? Ja zawsze święta lubiłem ze względu na prezenty. Też sprawić komuś prezent. Też jest miło. No dobra. Idziemy. Open the door. O, jakaś inna muzyczka się odpaliła w ogóle. Okej, poruszamy tym czymś. Mamy jeszcze to. Ha. Dobra, jak widzę coś takiego, to już mnie to zachęca do robienia rzeczy w ten sposób. Teraz jestem ciekaw, czy to... No tak, to przejedzie, tylko... No dobra. W takim razie... Zróbmy to tak, zróbmy to tak. I tak. I to powinno być rozwiązanie naszej tutaj zagadki. Przynajmniej częściowo. No właśnie. I teraz tak. Co my tu mamy? Na pewno wyskocznia. O nie! O nie! Nie, nie, nie. Na szczęście chyba tego nie zepsułem jeszcze. Wróć. I cyk. O to chodzi. Coś odpaliłem. Zdecydowanie. Hope is a good thing. This reactor seems to be fully powered and is sending something back to that machine. I'm gonna check it out. Tak, zdecydowanie odpalił nam się ten najgrubszy kabel. Czyli wracamy do naszej tutaj... No właśnie. Głównej jednostki. W momencie, gdy tu ten kabel jest, tak idzie, to już nie można się tak pokręcić ładnie. Nie można spiralki zrobić, a szkoda. W sumie całkiem zabawne to było. Okej, wracamy do rdzenia tak naprawdę i... I co się zmieni? Co się zmieniło? From what I can tell, this machine is powered by a third, and another door connected to it has opened. How fascinating. Okay, Millie, I trust your judgment. Let's see if it actually works as you think when all thirds are powered. I'm on it. Okej, mamy otwarte kolejne drzwi. Bardzo fajnie. Drugi raz nie mogę kliknąć.
Skąd ten niebieski tak jest wychodzi? Stąd. No dobra. Co mamy więc tutaj? To będzie jakiś kolejny chapter zdecydowanie. O, w dół! Okej, no tego, że w dół zjedziemy, to... No w sumie mogłem się spodziewać. Zjeżdżaliśmy poprzednim razem przecież w dół. Okej, jak nazywa się ten rozdział? Fragile Dreams. Another reactor. Drums? Dreams? Let's get this thing powered. Kruche sny? Hits. I tu mamy otwarte. I znowu mamy troje drzwi. Raz. Dwa. I tu było trzy. Gdzie jest trzy? Czyli znowu mamy taki rozpoczynający fragment bardzo. No właśnie. Jedziemy. Jedziemy, jedziemy. I czy mamy tu coś nowego? O, to jest pytanie. O, zielono. Ło. Ło, panie. Czy tam nie wyrzuci? Dokładnie. Dokładnie to mnie wyrzuci. Czyli mamy jakieś nowe zabawki, podoba mi się. Oja. Oj, działa to inaczej niż się spodziewałem. Hits. I hits. No dobra, póki co idzie całkiem sprawnie. I tu się zaczyna mieszanie. No nie. Okej, platforma. To się tak porusza. Muszę chyba coś zrobić. No, zdecydowanie. O, no właśnie. A propos robienia czegoś, to mam pomysł. Weźmy sobie tak. I wjedźmy na górę. Tytyrytytu. Co dalej? Dalej możemy zrobić coś takiego. Proszę bardzo. I coś takiego. I mamy rozwiązanie zagadki. Jej. Subcio. Lecimy dalej. Emma? Can I ask you a question? What would you like to know? So many things are running through my mind. I mean, you were sent to destroy that extraterrestrial object, right? I was. As were many. So, how did we develop this manipulation technology? We tracked the vessel for years, since it entered the solar system, intercepting signals from it, decoding them. We learned about its structure, but not its host. And you use this data to what? Develop this technology I'm wearing? It was going to kill everyone on Earth, Millie. It was an invasion. Sorry.
I just need to orient myself. That's all. You've got to admit, this situation is somewhat out of the ordinary. I know. This journey, it's not what I expected either, Millie. Okej. Próbuję sobie zrobić coś takiego, żeby może tam na górę wejść. I chyba nawet mam rozwiązanie. No to nie było zbyt trudne. Chyba, że jeszcze coś zepsuję. No nie, nie było ciężko. Albo po prostu The Witness mnie już tak rozgrzało, że wszystko wydaje się proste. Ło, panie. To żeście teraz sobie wymyślili? Chyba nie do końca. I jeszcze raz. Jeszcze raz, tylko spróbujmy wylądować tu. Dokładnie. Cyk. I cyk. Nie, to też proste było. Wow. A to się już w drugą stronę zgięło, no proszę. Proszę, ja mam się dostać tam jeszcze wyżej. Nie! No, nie tu. Nie tak, źle. Z powrotem. Ups, chyba nie w ten sposób. Ale być może tak, jakoś, coś. Albo no właśnie, to wyrzucić mnie może. Ui, auć. Okej, jakoś się z tym pozbierałem. Tak? Póki co idę naprzód. Bardzo intuicyjne są te zagadki. Nie wiem, czy to przypadkiem nie jest właśnie prostota tego wszystkiego, że te zagadki naprawdę są intuicyjne. Oho, znowu człowiek z pochodzeniem. No, I don't think it's humane to knock her away. She needs medical attention. And she needs to be looked after. You don't know what you're dealing with. James? So just do me a favor and drop the management bullshit. A jeśli to są na przykład wspomnienia naszej bohaterki? Czy to możliwe? Wow, co tak ciemno? Okej, jednak nie ciemno. Rozjaśniło się. I jesteśmy tu. Okej, let's power these other rooms. Tak, kostka. Ej, no właśnie, kostka, cube. Kostka odpalona, udało się. Więc co? Wydaje mi się, że akurat to rozwiązywać będziemy w następnym odcinku. O! Wow, no to było ciekawe. Ale póki co, dziękuję wam za oglądanie. Trzymajcie się, do następnego odcinka. No i cześć!